Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 9 lutego 2014, niedziela. Kontynuujemy serię Dungeon Keeper. Gra załadowana. I jesteśmy na końcu. Jesteśmy już na koniec tego etapu, chyba. Nasz potwór jest już przeniesiony, więc możemy przejść do kolejnego. Ponurzyce. Legiony piekieł pojawiły się niczym spod ziemi. Wygląd tego miejsca został zmieniony zgodnie z twoimi planami, panie. Teraz pełnymi płucami można wdychać aromat trujących wyziewów. Chyba jeszcze nie słuchaliśmy tego ogłoszenia. Możemy przejść dalej. Zaciszmy. Życie rodzinne leży u podstaw szczęścia i ufności tych prymitywów. Ich niezmącony spokój ducha może spowodować, że nawet najzagorzalszy pies wojny straci apetyt i porzuci na wpół przerzute ciała bohaterów. Może wyprawa do tej krainy może nam zaszkodzi? Nie? Może się znajmy dobrzy? Tak jak mistrz Miyagi kiedyś uspokoił psa, to może nas też się da uspokoić. Gdyby ziemia miała nogi, ten obszar zostałby rzucony na kolana. Jego zrozpaczeni mieszkańcy szukują ostateczny atak na twoje podziemie. Będzie to świetna okazja do okazania niewymownej podłości na wielką skalę. Do dzieła, panie. To jest chyba ta kraina, w której musimy się bronić za wszelką cenę. Zobaczmy, do czego to doprowadzi. Jak widać, tutaj mam wszystkie te już budowle pobudowane. Jedyne, czego nie mam, to nie mam złota, nie? Trzeba będzie to złoto wziąć i wydobyć. Czym prędzej. No ale mam na pewno tego rycerza, także on jest przynajmniej tutaj pomocny. Będzie. Przebiłeś się do nowego obszaru. O, really? Tu jest woda po prostu. Ale w wodzie nic nie ma? Dobra, czterech. Teraz tak, czy jest ktoś, kto pracuje w sali treningowej i kogo można by sobie z tej sali treningowej zabrać? Dobra, niech się szkoli. Weźmiemy tego gościa. I zobaczymy, co tutaj jest. Chociaż on porusza się trochę wolno i... to jest... wolałbym kogoś innego mieć. Tak powiem po prostu. Wyprodukowano pułapkę. Wypadałoby w sumie tą pułapkę postawić zaraz. Ale on ma długie imię, jakieś takie dziwne. No nie, no tutaj nic nie ma, za to tutaj się już pojawili jacyś frajerzy. Czekaj, mamy bibliotekę, nie? Mamy, to pracuj w niej. Mamy wejście w ogóle przejęte? Czyli w ogóle istnieje taka funkcja jak wejście w tym lochu? Opracowano nowe zaklęcie. Tutaj jest coś dziwnego takiego. Kładź posadzkę, jak najwięcej posadzki się przyda, bo inni już tutaj zaczynają przechodzić. I na przykład pułapkę można postawić jeszcze tu, o. Gdzie jest warsztat? Oczywiście w ostatnim miejscu, które sprawdziłem. On weźmie i zaniesie tę pułapkę teraz oczywiście, nie? Tym nawet nie damy się popisać tutaj za bardzo. Oni chyba też będą te pułapki uzupełniać. Sala treningowa jest za drzwiami chociaż, przynajmniej? No jest, ale za takimi czterema nawet też. O, smoka mam! Skąd się wzięli? Zobaczmy, co jest tutaj. Przede wszystkim, może ty będzie jakiś pomocnik taki fajny. Wyprodukowano pułapkę. Część sług nie może dostać się do swych... Nie idź tam, idioto! Zaatakowano twoje stworzenie.
Gdzie? Tutaj. Nie trolla. Co ja biorę? Najlepszego. Nie chciałem trolla, chciałem tego dziada. Nowe zaklęcie. A ci nie, ci niech pracują tutaj dalej. Twe sługi przegrywają. Twe sługi wygrywają. Zabili mi go, no. O, tutaj są już. Sprawy przybierają trochę kiepski obrót. Znowu kogoś zabili mi. Księża przyślij, no tak. Ale mi się wydaje, że oni nie będą tutaj przychodzić w skończoność, tylko w końcu się wyczerpią, nie? Nowy stwór w podziemiu, ork. Gdzieś kurde to wejście jednak jest, bo oni przychodzą. Tylko gdzie? Kiedy mi koleś pójdzie, to on od razu zginie natychmiast. No bo trzeba to jakoś zrobić tak dziwnie, no. No tak, idź tam i zgin. Chwałbym, żeby wyprodukowano drzwi, szczerze mówiąc. Jaką komnatę? Więzienie. Czy ono się przyda? Może się przydać. Moje stwory atakują wroga i moje stwory też mają się tutaj szkolić, mają być bardzo silne, żeby móc bardzo dużo ich zabijać. Mam nadzieję, że nikt tu nie poszedł i nie zdech. Jednego też do pracy weźmiemy. I tych ludków trzeba wsadzić jak natychmiast do więzienia, nie? Gdzie? No tutaj. A tutaj jest wejście. Trzeba uważać, żeby kogoś tam nie spuścić, nie? Do tego wejścia. No oczywiście to są księża i nie będę się leczyć, nie? O, a ty co tu robisz? Serio? Gdzie? Bo w sali treningowej. No jest dobrze. Na razie. Wyprodukowano drzwi. Tutaj też wyjdziemy naprzeciw potrzebom. Już. O, kolejny księża. Ale on szybko zaczął biec nagle. Dziwne to było. Ty się powinni wypieprzyć. Literą T można też przyjść do skarbca, tak? Bo o tym nigdy nie wspominałem. Ale można. O. Nie no, wy się to szkulcie tutaj. Bez sensu jest. No to nie. Nie ma nawet gdzie postawić tej sali torturu, nie?
Ale sprzedamy to w takim razie, mi się wydaje, że takie jednosegmentowe już nawet wystarczy, żeby ten ork przyszedł. Wyprodukowano pułapkę. Twe sługi wygrywają. Po prostu z więzienia weźmiemy tych księży. Ta kula się tu skończyła. O! Będzie dobre. Dawać to. Skończyło się. A tutaj jeszcze mamy miejsce. Jeszcze by wypytał, gdzie zbudować leża dla kości trupa, nie? To może tutaj będzie, będą. Będzie dobre miejsce na to. Albo kiepskie, bo to w sumie grubas jest. Okej. Wyprodukowano pułapkę. Zaatakowano. Gdzie? Znowu. O, tutaj ksiądz leży martwy. Czy nieprzytomny? Tutaj są frajery. Księża zaraz umrą chyba. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi wygrywają. Opracowano nową komnatę. Nie potrzebuję tej komnaty. Ale potrzebuję złota na przykład. O. Zaatakowano twoje stwory. Wyprodukowano drzwi. Twoje stwory atakują wroga. Czarownik się to przecież rozłożyć? Dlaczego? No naprawdę dużo się w tej misji dzieje i ciężko się skupić na czymkolwiek. Dzień wypłaty. Dlaczego? Twe sługi wygrywają. Podwyższenie poziomu. Twory otrzymały błogosławieństwo doświadczenia. Opracowano nowe zaklęcie. A zmarnowałem to w sumie, bo jeszcze nie mam maksymalnej ilości potworów, ale nieważne. Gdzie? Twe sługi wygrywają. Zaatakowano stwory. Tutaj? Bo tak. Zajebiście. No to czas ich zabijać. Może uda mi się jakiegoś osiłka przekonać, co? O, ten jest całkiem dobry, może być. Chodź tu. Czy księża na pewno tutaj nie ten nie zginął? Kogo mi zabili? Dlaczego? Dlatego, że cały czas im chodzą po tym. Chodzą im po bibliotece. Nie obsypałem tego, co chciałem, no. Kurde. Który jest jeszcze zdenerwowany? Ten. Z tej biblioteki wyszli ich zabijać, dobra. Zaatakowano twoje stwory. Teraz tutaj. Twoje sługi wygrywają. Twoje stwory. Jakiś się uzdrawia. Głupek. Wyprodukowano drzwi.
O, duch tu mieszka. Duch w grobie. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Opracowano nową komnatę. Dobrze. Odpocznij tutaj. Po co mi oczyszczalnia w tym? Twe sługi przegrywają. To znaczy, że Hochlika zabili po prostu. Twe sługi wygrywają. Taki głupek. Zabił kogoś jeszcze, no. To jest twoje. Złoszczą się. Twoje stwory atakują wroga. Twe sługi wygrywają. Co mogę zrobić, żeby oni tutaj nie wchodzili? Twe sługi wygrywają. Może te drzwi zamknąć, co? Najlepiej. Nowe zaklęcie. Co to jest? Odkryłeś magiczną siłę odruzgocącej mocy. Skieruj ją przeciwko jakiemuś stworowi, a zmienisz straszliwe monstrum w godne politowania kurczę. Cudownie. Aha, zmiana w kurczaka, tak? Cicho! Zmiana w skutalu. Okej. No chyba się fala skończyła, tak mi się wydaje. Coś na tym znak zapytania mówi? Nie. Zapiszmy. Gra zapisana. Ponieważ udało nam się O, kościotrup wyszedł. Opracowano nowe zaklęcie. Brak tematów do badań. Próchno wyszło. Tylko że oni teraz będą przechodzić tutaj, gdzie te grubasy śpią, nie? I to się będzie kończyć wojną, ale w każdym razie jak ta wojna wybuchnie, to ja będę po prostu ją gasił w zarodku na bieżąco. Może zbuduję tą oczyszczalnię, choć nie, mam już pełno potworów. Co się stało? Likwidacja pierwszej fali natrętów została doceniona przez grupę demonów z piątego kręgu piekle. Otwórz trzeba stworzyć, gotuj się do następnej bitwy. Twoje poczynienia przyciągają uwagę. Szczerze mówiąc, wolę takiego gościa, nie od kościół trupa. Więc wrzucę go tam do sali treningowej. Znaczy... do sali treningowej, tak? Jak zwał, tak zwał. Dopóki te grubasy będą miały co robić, to walka z kościotrupami nie wybuchnie, całe szczęście. Dobra, przetrwaliśmy pierwszą falę, to sobie teraz zrobimy przerwę.